Cześć, ruszamy z nową serią filmików. Nie jestem lekarzem ani dietetykiem, dlatego nie będę skupiać się na takich zdrowotnych aspektach. Opowiem Wam o tym, jak te produkty powstają, czym się różnią między sobą, żebyście wiedzieli, co jecie. Zaczniemy od najpopularniejszego produktu. Ostatnimi czasy jest to olej kokosowy. Jest to szczególnie ciekawy produkt, ponieważ produkty są pod tą samą nazwą, są bardzo, bardzo różne. Niektóre kosztują 10, niektóre 20, niektóre 50, a nawet 100 zł. I czym te oleje kokosowe się różnią między sobą? Olej kokosowy jest to dość ciekawy produkt. Wbił się z takim impetem do mainstreamu. Kiedyś w naszych domach królował olej słonecznikowy, rzepakowy, a nagle pojawił się kokosowy. Wow, wielki szał. Nagle wszyscy do wszystkiego, czym więcej, tym lepiej, używają oleju kokosowego. Później próbowano go zdyskredytować i bardzo dobrze, ponieważ jest to tłuszcz i jednak jest dość kaloryczny, należy go stosować z umiarem i nie jest dobry do wszystkiego, a na pewno nie czym więcej, tym lepiej. Sam osobiście bardzo lubię olej kokosowy, ale po kolei. Są przede wszystkim dwa rodzaje: olej nierafinowany, tłoczony na zimno, nieoczyszczony, virgin, extra virgin i różne inne dziwne nazwy, oraz olej bezzapachowy, rafinowany, czysty i tym podobne. Problem jest taki z tym olejem przede wszystkim, że w żaden sposób nie jest to regulowane prawnie. W przypadku oliwy, oliwa virgin, extra virgin i tym podobne, różnią się między sobą, ponieważ są to różne produkty, ktoś to weryfikuje, sprawdza, są to nazwy zastrzeżone. W przypadku oleju kokosowego wszyscy są przekonani, że kupują ten super, najlepszy możliwy olej. Często jednak pod tą samą nazwą kryją się różne dziwne inne oleje. Jak to powinno być? Taka wersja wzorcowa powinny być świeżo ścięte kokosy, wysuszone od razu w niskiej temperaturze i z tych kokosów powinien zostać wytłoczony olej na zimno. I to powinien być olej extra virgin, tak? Powinien powstawać olej extra virgin. Jednak w rzeczywistości często jest inaczej. Jest też olej tłoczony na przykład z kopry, czyli z kokosów, które się ścina. Składam taką hałdę, coś jak węgla, tam sobie skną na słońcu, albo często są suszone dymem, pod nimi pali się ognisko. Te kokosy są suszone w wyższej temperaturze, potem olej jest tłoczony, a co gorsza, są też oleje tłoczone z wiórek kokosowych, na przykład w Polsce, w Europie są takie oleje. No jest to dla mnie śmieszne, ponieważ nie słyszałem na przykład o polskiej oliwie i pewnie jakbyście słyszeli o polskiej oliwie, by Was troszeczkę to tak kuło po uszach. Jednak są polskie oleje kokosowe, nikogo to nie dziwi. Zresztą oliwę się tłoczy tam, gdzie rosną oliwki, czyli na przykład w Hiszpanii, w Grecji, we Francji, we Włoszech. Olej kokosowy tłoczy się również w Polsce i on bardzo często powstaje z wiórek kokosowych. A wiórki kokosowe są wcześniej suszone bardzo często w wysokiej temperaturze. W przypadku wiórek kokosowych jest to często temperatura 110, 120, 150 stopni. No i co z tego, że taki olej wytłoczyłem potem na zimno? Okej, jest to prawda, był tłoczony na zimno, jednak surowiec był wcześniej poddany obróbce termicznej w dość wysokiej temperaturze. Jak dla mnie, no nie jest to najlepsze rozwiązanie. To jest olej, który był tłoczony ze świeżo ściętych, suszonych w niskiej temperaturze kokosów, czyli tak jak powinno być. Pochodzi z Filipin. Moim zdaniem jest to najlepszy kraj, jeżeli chodzi o pochodzenie oleju kokosowego, z tego względu, że są tam idealne warunki do uprawy kokosów, mają technologię, która jest naprawdę na wysokim poziomie i przede wszystkim jest stabilna. Nasz dostawca już jest naszym dostawcą, podejrzewam, z 4 lata i mimo, że jest to produkt naturalny, za każdym razem jakość tego oleju jest na tym samym poziomie. Mieliśmy wcześniej dostawcę ze Sri Lanki, też był dobry olej, jednak był dobry, potem była troszeczkę gorsza partia, była dobra, także tam są jakieś wahania jakości, których nie chcemy. Także od wielu lat mamy już dostawcę z Filipin, olej tłoczony na zimno, my go nazywamy Virgin, ale bardzo często spotkacie go również pod innymi nazwami, przede wszystkim nierafinowany, tłoczony na zimno. Jeżeli chodzi o olej, drugi rodzaj oleju, jest to olej bezzapachowy, rafinowany, dość groźnie brzmiąca nazwa. Jednak tak naprawdę rafinowanie jest to podgrzewanie, oczyszczanie. Można to zrobić w naturalny, fajny sposób. Podstawowe zalety tego oleju to jest to, że jest bardziej uniwersalny. Nie ma smaku ani zapachu kokosa. Dlatego jeżeli ktoś nie lubi smaku i zapachu kokosa, jest to bardzo dobre rozwiązanie dla niego. Plus dodatkowo jest to neutralny olej dla smażonych potraw. Czyli na przykład jeżeli chcemy zjeść coś, co nie będzie smakowało potem kokosem,
Bardzo dobry wybór, olej bezzapachowy. Jak ten olej powstaje? On jest tłoczony już w wyższej temperaturze. Bardzo często jest właśnie już tłoczony z kopry, dlatego jest też dużo, dużo tańszy. Jednak do smażenia jest to dalej dobre rozwiązanie. W wysokiej, i tak na patelni mamy dość wysoką temperaturę, także nie ma to większego znaczenia. Taka wzorowa metoda produkcji jest to tak zwana rafinacja mechaniczna, czyli tłoczymy go na ciepło w dość wysokiej temperaturze. Powstaje w ten sposób taki olej, który od tej temperatury pozbawiony jest zapachu i smaku kokosa. I taka wersja jest jak najbardziej w porządku. Jednak też są wersje rafinowane chemicznie. Po produkcji takiego oleju zostają jeszcze wytłoczyny, w których jest dość sporo oleju, około 30% oleju kokosowego zostaje w tych wytłoczynach, które można potraktować jakimś rozpuszczalnikiem, na przykład heksanem, i wydobyć ten olej do końca. Ta technologia pozwala wydobyć praktycznie dwa razy tyle oleju, dlatego olej rafinowany chemicznie jest dużo tańszy. Tyle w dużym skrócie oleju. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, postaram się pomóc. Jeżeli filmik Wam się podobał, chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, klikajcie guzik subskrypcji. Będę wrzucać, mam nadzieję, codziennie jakiś filmik o kolejnych produktach. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia.